17, als ich diese Musik zum ersten Mal hörte bei einem Freund. Ich aus der Generation Rockmusik, ich war begeistert, immer noch, ich mag Rockmusik sehr gerne. Und dann hörte ich zum ersten Mal diese Musik, diese klassische Musik. Klassische Musik nicht in dem Sinne, also aus dem goldenen Zeitalter Spaniens, und war elektrisiert. Und die Musik hat mich nie wieder verlassen. Teresika to teatr w teatrze. Ten dramat kostiumowy dzieje się w pałacowym ogrodzie w letnią noc w XVI-wiecznej Hiszpanii. Teresika to historia opowiedziana pieśniami hiszpańskiego renesansu. Ich habe die immer wieder gehört, bin immer wieder zurückgekehrt zu dieser Musik, habe mich dann auch irgendwann für die Texte interessiert und war überrascht, wie modern diese, was da verhandelt wurde an wirklich erschütternden Dingen, die in der Gesellschaft vorgehen, die Texte widerspiegeln. Teresika to dramatyczna historia dziewczyny skazanej przez inkwizycję na wygnanie ze społeczności. Nie obchodzę go nic, a on mnie nie obchodzi. Każdy tęskni do Boga. Ja tęsknię do Miguela. Za psute żydowskie dziewczyny. Teresika to opowieść o przyjaźni dwóch mężczyzn, Miguela i Pelaja, która niestety przeradza się w nienawiść. Teresika to historia, którą księżniczka Eboli opowiada publiczności i swojemu mężowi, a jej mąż to Ruy de Gomez Mendoza, inkwizytor, doradca króla. Teresika to prowokacja.